Witam serdecznie, z tej strony Tomek Antkus i zapraszam już na trzeci odcinek Trenuj z Odrą. Tradycyjnie nie zabraknie ciekawych ćwiczeń piłkarskich oraz wyjątkowego gościa, którego oczywiście przedstawimy w dalszej części programu. A więc przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. 3, 2, 1! Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy pamiętać o rozgrzewce. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie oczywiście piłkarzy wodzisławskiej Odry. Cześć, jestem Mateusz Kasprzyk, gram w Odrze drugi sezon, gram w środku pomocy. Cześć, nazywam się Jakub Białas, jestem w Odrze drugi sezon, gram na lewej obronie. Cześć, jestem Tomasz Kabut, gram na pozycji środkowego pomocnika. Witam Was w trzecim odcinku programu Trenuj z Odrą. Jak zwykle rozpoczynamy od przyborów, które są nam potrzebne w treningu. Standardowo potrzebujemy piłkę, tyczki, stożki i płotki. W ćwiczeniach, które chcemy dziś zaprezentować, będziecie potrzebowali pomocy partnera. Będziemy pracowali w duecie. Oczywiście jedna osoba jest zaangażowana w sposób maksymalny w ćwiczenie, druga jest osobą wspierającą. Jeśli chodzi o pierwsze ćwiczenie, rozpoczynamy znów od akcentu stretchingu dynamicznego, który jest bardzo ważny na początku każdego treningu. Następnie przechodzimy już do ćwiczeń wielowarstwowych, jeśli chodzi o motorykę, o technikę. Skupiamy się na prawidłowym prowadzeniu piłki, na dynamice i szybkości. W pierwszym ćwiczeniu zawodnicy rozpoczynają od stretchingu dynamicznego. Następnie poprzez współpracę w duecie wykonują zadania techniczne z piłką i sprawnościowe bez piłki. Wspominaliśmy na początku, w dzisiejszym treningu kluczowa jest współpraca dwójkowa z partnerem w duecie. Jeśli chodzi o drugie ćwiczenie, rozpoczniemy od zadań stricte motorycznych, które poprawiają nasz wzorzec ruchowy. Następnie współpracować będziemy razem, jeśli chodzi o technikę użytkową, o podania piłki, o zagrania zewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem, a także głową na podłożu. W drugim ćwiczeniu podwyższamy poziom trudności w kontekście wspólnych czynności piłkarskich i motorycznych. Na koniec naszego treningu, czyli w trzecim ćwiczeniu, skupimy się już na bezwzględnie najszybszej formie prowadzenia piłki. Istotna będzie dla nas motoryka, zmiana kierunku biegu. To wszystko oczywiście z piłką i w największej szybkości, jeśli chodzi o bieg. W ostatnim ćwiczeniu zawodnicy skupiają się na zachowaniu maksymalnej szybkości i jakości wykonania ćwiczeń techniczno-sprawnościowych w różnych płaszczyznach.
dobry trening za nami. Dziękuję Wam za to, że znów byliście z nami. Dziś skupiliśmy się jak zwykle na najprostszych, ale bazowych i istotnych ćwiczeniach związanych z techniką piłkarską i motoryką. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziś naszym gościem jest wyjątkowa osoba, która z Odrą Podzisław miała już związek od najmłodszych lat. Mianowicie jest nim Jarosław Wieczorek. Zapraszamy na krótki wywiad. Cieszę się bardzo, że zgodził się Pan wystąpić w kolejnym odcinku Trenuj z Odrą. I pierwsze takie, może trochę ogólne pytanie, ale jak słyszy Pan Odra Wodzisław, to jakie takie pierwsze skojarzenie przychodzi Panu na myśl? No na pewno Bogumińska, stadion, kibice, dobra atmosfera. No ostatni dobry czas dla Odry, gdzie po trudnych chwilach wraca klub do gry. Jakby Pan mógł tak na przestrzeni lat ocenić, jak Odra się zmieniła, no bo jest Pan oczywiście wychowankiem Odry Wodzisław, a jednak już kilka lat minęło od ostatnich występów tutaj w Wodzisławiu Śląskim. Dlatego pytanie, co się zmieniło, a co może pozostało niezmienne przez te kilkanaście lat? No dużo się zmieniło. Na pewno od momentu, jak każdy szczebel przechodziłem w klubie, od najmłodszego skrzata, żaka, orlika, młodzika po trampkarza. W tym klubie też zadebiutowałem w ekstraklasie. Tutaj też mieszkam w Wodzisławiu. Widzę, obserwuję to na co dzień. Na pewno był trudny czas dla Odry, dla klubu, dla miasta. Dalej poniekąd jest dla niektórych kibiców może to nie do końca zrozumiane, dlaczego są dwie Odry na tym samym poziomie. No ale to temat mniej mnie interesuje. Ja kibicuję tutaj, wiadomo, Odrze, gdzie przez ostatni rok spędziłem czas bardzo fajnie, w cudownej atmosferze, na fajnych obiektach, z bardzo dobrymi trenerami i Odra na pewno do końca życia będzie w moim sercu. To jest program, w którym są pokazywane różnego typu ćwiczenia piłkarskie, więc jakby Pan ocenił w ogóle zaplecze treningowe tutaj w Wodzisławiu? Jeżeli chodzi o zaplecze treningowe, to piękne murawy, naturalne, tutaj na obiekcie Gosława, na Jadłowniku. No, piękny obiekt, nie jeden klub ekstraklasowy tutaj przyjeżdża na obozy. Sam byłem świadkiem, jak tutaj trenerzy najlepsi w Polsce pokazywali swoje umiejętności, mogłem podpatrywać. Sam też poszedłem tym tropem, jeżeli chodzi o zawód trenera. Odra bardzo dobrze współpracuje, jeżeli chodzi o obiekt w Nieboczowach imienia doktora Czesława Burka. Często tam przy różnych anomaliach pogodowych korzystają z obiektu, gdzie jest nawierzchnia sztuczna z certyfikatem FIFA Quality Pro. Całą zimę, praktycznie okres przygotowawczy, zespół Odry tam przetrenował. Byli przygotowani fantastycznie. No różne są sytuacje panujące w naszym kraju. Rozgrywek nie było, jak każdy o tym wie, ale myślę, że forma była bardzo dobra, przygotowana przez trenerów, przez sztab, przez zarząd klubu. No bo mając takie obiekty, no to można nic, tylko szlifować formę sportową, piłkarską. Może jeszcze teraz jedna kwestia historyczna. Taki moment, który Panu najbardziej utkwił właśnie reprezentując Odrę Wodzisław. Oj, myślę, że było ich kilka, aczkolwiek na pewno bardzo dobrze pamiętam czas, kiedy debiutowałem w wodzisławskiej Odrze. Był to rok bodajże 2004. Zadebiutowałem na wiosnę i albo to było miesiąc przed maturą, albo to było miesiąc po maturze. Także miałem niespełna 18 lat wtedy. Debiutowałem, bardzo dobrze pamiętam ten czas. Całą drużynę piłkarzy, którzy reprezentowali klub z Wodzisławia, wiadomo, trenerów, którzy do dziś pracują na najwyższym szczeblu w polskiej piłce. Teraz już takie pytanie na zakończenie. Mamy informację, że oglądał Pan pierwszy odcinek Trenuj z Odrą. Sam Pan teraz jest szkoleniowcem. To jakby Pan w ogóle ocenił inicjatywę powstawania takich programów? No myślę, że w idealnym momencie wstrzeliliście się, jeżeli chodzi o produkcję takiego programu. Trenuj z Odrą na pewno będzie miało dużą oglądalność. Nie mogę się doczekać następnych odcinków, Waszych pomysłów. Na pewno po pierwszym odcinku
poprzeczkę zawiesiliście sobie bardzo wysoko, także liczę na to, że pójdziecie za ciosem, jak to się mówi. Ja z naszej strony mogę zapewnić, że nie zawiedziemy wszystkich kibiców i drugi odcinek nie będzie gorszy od tego wcześniejszego. I teraz na zakończenie chciałbym, żeby jeszcze pan kilka słów powiedział kibicom tutaj Odry, bo jak wiadomo, bardzo się cieszą, gdy jakieś legendy tutaj występują, więc wydaje mi się, że z tego miejsca fajnie, jakby pan jeszcze coś im powiedział. No ja kibiców na pewno serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Mam nadzieję, że za niedługo się spotkamy na Bogumińskiej 8 kibicować chłopakom, piłkarzom, bo cel jest jeden na zbliżający się sezon. Walka o najwyższe cele. W tym momencie to jest walka o z tego, co słyszałem, o najwyższe, czyli o podium. Tego im życzę. Życzę trenerowi, całemu zarządowi klubowi i przede wszystkim kibicom, żeby się te ich marzenia, nasze wspólne, ziściły. I w tym miejscu kończymy trzeci odcinek Trenuj z Odrą. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy już na kolejny w przyszłą sobotę o godzinie 17:00, oczywiście na antenie telewizji TVT. Do zobaczenia!